zupełnie niesamowita sprawa. Bo tak jak posłuchałem siebie, że Ziemia przemieszcza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w kierunku centrum grawitacyjnego galaktyki, to wtedy zdałem sobie sprawę, że to zależy od punktu widzenia. Bo można powiedzieć, że z punktu widzenia centrum grawitacyjnego galaktyki, to właśnie centrum grawitacyjne galaktyki spada na Ziemię. Oczywiście to już jest specjalistyczna wiedza. Która jest tylko dla wtajemniczonych dostępna, jak to rzeczywiście jest. Bo można powiedzieć, że Ziemia tworzy z centrum galaktyki układ podwójny. Czyli jedno wiruje wokół drugiego, albo drugie wiruje wokół pierwszego. Czyli razem kręcą się wokół do punktu między nimi. Tylko że tyle, że centrum grawitacyjne galaktyki jest takim środkiem, sumą wszystkich punktów łączących Ziemię z innymi ciałami w galaktyce. I w związku z tym wychodzi na to, że nie można tak powiedzieć, że centrum grawitacyjne galaktyki kręci się wokół Ziemi. Można powiedzieć, że takie neogeocentryzm nie jest uprawniony właśnie w związku z tym, że nie ma tutaj równouprawnienia między centrum galaktyki a Ziemią. Wprawdzie wirowanie powoduje, że pojawiają się siły odśrodkowe i w związku z tym coś, co się kręci wokół czegoś innego, wcale nie musi na nie spadać. To każdy sputnik, każdy satelita, jak gdyby spada z przyspieszeniem grawitacyjnym cały czas, tylko tyle, że nigdy nie spada nie do końca, ponieważ jednocześnie obiega w kółko ten obiekt, na który spada. I tak samo jest z Ziemią, że nigdy nie spadnie na centrum grawitacyjne galaktyki, ponieważ jednocześnie je obiega. I to jest właśnie ciekawe, jest te rozważania nad przemieszczaniem się Ziemi, nad jej trasą, nad wartościami aktualnego przyspieszenia grawitacyjnego, które oddziaływuje na Ziemię. Nawet samo przyspieszenie grawitacyjne Ziemi, jakie ono rzeczywiście jest, z dokładnością do odpowiedniej liczby miejsc po przecinku w danej chwili, w danym momencie. Czy ono się zmienia, czy nie? Czy jest stałe, czy ciągle wzrasta na przykład, ponieważ jednak różne obiekty grawitacyjne skupiają się, więc w związku z tym masa centralna wzrasta. Bo oczywiście trzeba by się przewidzieć, jakie obiekty opuszczają to centrum grawitacyjne. Rakiety wylatują w kosmos, zabierają jakąś masę. Jeżeli nie spadną na Ziemię, tylko polecą w stronę Słońca, ewentualnie w stronę gwiazd, to masy na Ziemi ubędzie. Każdy wulkan, który wybucha, to niestety jego masa się tylko rozprzestrzenia na większym obszarze, natomiast nie znika z Ziemi, ona cały czas w
w końcu spada na tą ziemię ten pył. W związku z tym masa ziemi jako takiej się nie zmienia. Bardzo interesujący jest fakt tych substancji radioaktywnych, które są wydobywane w kopalniach, na przykład uranu, które trafiają do elektrowni jądrowych, a potem są, że tak powiem, wyrzucane jako odpady w jakieś miejsca, gdzie jeszcze pozostają radioaktywne, ale już stają się odpadami, więc w związku z tym już się cały czas je trzeba przechowywać. No i w tym momencie, jak się gromadzi radioaktywne odpady, to ich masa kiedyś osiągnie masę krytyczną. No i, że tak powiem, w związku z tym trzeba panować nad tym, ile tych odpadów radioaktywnych jest, w jakiej odległości i właśnie tak to jest, że wymaga to ciągłej aktywności i panowania nad żywiołami, bo ci, którzy wydobywają, to jak gdyby ich to nie interesuje, oni po prostu chcą wydobywać i zarabiać. Mają zamówienia, nie interesuje nikogo, czy tej masy jest tyle wydobytych, żeby tych śmieci nie było za dużo. Po prostu robią co robią, żyją jak żyją. Natomiast tą masą odpadów muszą się zajmować ci, którzy sobie zdają sprawę z ich zagrożenia płynącego z ich strony. Był kiedyś taki, słyszałem o takim projekcie, żeby wystrzeliwać radioaktywne odpady w kierunku Słońca. No i to jest, tak powiem, na tyle sensowne, że po prostu masa radioaktywnych substancji znikałaby z Ziemi. Byłoby ich coraz mniej. Oczywiście trzeba by pomyśleć, jakie to rodzi następne konsekwencje. Bo jak gdyby to może polegać na tym, że jak się pozbędziemy odpadów radioaktywnych, to pozbędziemy się tych przyszłych zasobów energetycznych, które potem jeszcze się mogą dalej rozpadać w następne pierwiastki i dalej przynosić jakąś energię. W związku z tym te odpady radioaktywne są odpadami tylko przez pewien czas, a potem mogą się zacząć stawać paliwem. To pewnie z tego powodu się je gromadzi. To fakt, że to niebezpieczeństwo tej radioaktywności jest tak duże, że właściwie można się spodziewać, że wszyscy wymrzemy na choroby popromienne typu rak, taki rak, owaki rak, skóry raki inne. Z tego powodu, że istnieją takie miejsca jak kopalnie uranu. Bo skoro istnieją miejsca, które są kopalniami uranu, to muszą też istnieć miejsca, w których się gromadzi odpady radioaktywne. A jak się gromadzi odpady radioaktywne, to trzeba ich pilnować, a więc w związku z tym część ludzi ulega jakiemuś napromieniowaniu, napromienieniu i przebywamy w ich otoczeniu, albo oni w naszym. Również nabywamy tej radioaktywności w jakimś tam procencie, w jakiejś części przez całe życie, w zależności od tego, jak długo żyjemy. Ale jak nie żyjemy, to też jeszcze te materiały radioaktywne w naszych ciałach będą się znajdować i w związku z tym nawet cmentarze, czyli takie miejsca zgromadzeń u ludzi zmarłych, to też stają się jak gdyby potencjalnie niebezpieczne jako zgromadzenie odpadów radioaktywnych. Bo odpady radioaktywne w odpowiedniej ilości stanowią tą masę krytyczną, która zaczyna podlegać niekontrolowanemu rozpadowi. No i zawsze, jeżeli sobie założymy, że tych materiałów radioaktywnych jest jakaś tam ilość, to można zacząć liczyć, jak dużo z nich przenika do kolejnych z warstw,
czy atmosfery, czy ciał, czy cmentarzy, czy jakichś innych składowisk, których trzeba pilnować i w związku z tym to promieniowanie jest wydobywane z wnętrza ziemi i już zawsze zaczyna skażać powierzchnię planety, czyli jeżeli się jej wydobędzie. A jeżeli się go nie wydobędzie, no to będzie sobie rozproszone w całej masie Ziemi w takiej mierze, która nie jest krytyczna, bo jak gdyby Ziemia sama z siebie nie wybucha, dzięki temu, że tego uranu jest odpowiednio mało. No pewnie, jeżeli byłoby go odpowiednio dużo, to wtedy cała planeta mogłaby wybuchnąć. Gdyby się okazało, że ten materiał radioaktywny zgromadzi się w takiej mierze, która przekroczy tą masę krytyczną. Tak, to jest taka... Ten wybuch bomby atomowej no, ujawnił pewnego rodzaju zabójczą właściwość samej materii. Że sama materia potrafi stawiać wymagania co do swojego kształtu. Że ma być rozproszona, a jeżeli jest zgromadzona, to wtedy jest niebezpieczna. Taki zakaz zgromadzeń, globalny zakaz zgromadzeń różnego rodzaju przedmiotów, różnego rodzaju skupisk ludzi, czy skupisk substancji typu składowiska śmieci, odpadów. Jeżeli się gromadzi w jednym miejscu złe, niepotrzebne rzeczy, to one wtedy stają się zagrożeniem. Tak. Muszę o tym porozmyślać. Nie jest to wesołe, nie jest to wesołe rozmyślanie, ale jutro wstaję znowu o 4 rano. W związku z tym no, powinienem pójść dzisiaj wieczorem wcześniej spać, a nie pójdę, jak zwykle. Czyli jutro znowu będę niewyspany i w związku z tym pewnie jutro długo nie będę mi chciał niczego nagrywać, ani uruchamiać. W związku z tym, że będę spał na siedząco. Pozdrawiam, do zobaczenia, jeśli kiedykolwiek. No hej.